Witajcie, tutaj pierwszy odcinek Church Channel, czyli Słuszna Strona Wiary. W dzisiejszym odcinku między innymi... Ukradli mój lampionik na roratach. Pożyczę ci swój. Nie chcę, mój był różowy, fajny taki. Bez paniki, zrobimy ci nowy z butelki po cisowiance. Ma być różowy. A wy wstaliście już na roraty? Kochanie... Co się dzieje? Zaspałaś na roraty. Bierz duszę i wstawaj! Jejku, zaspałam! Ale dobrze, że mam makijaż permanentny. Mam dla ciebie lampionik. Nie, sąsiadka z dołu ma taki. Ja kupiłam większy. No tak, ale sąsiadka z góry ma taki sam, więc kupiłem ci największy. Tylko sobie czegoś nie spal. A teraz pokażemy wam kilka nadużyć liturgicznych, czyli jak nie śpiewać na mszy. Zobaczmy też słynnego księdza, który śpiewa podczas Eucharystii. A teraz przeanalizujemy to. Sięgniemy do konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II. Kapłan w liturgii występuje in persona Christi, czyli w zastępstwie samego Chrystusa, a więc nie ma tam mowy o żadnym prywatnym, pobożnościowym koncercie. A teraz coś o symbolach adwentowych. Lampion jest symbolem oczekiwania, a światło wydobywające się z naszego lampionu to światło oświecające drogę do Betlejem. A więc nasze oczekiwanie nie musi wyglądać tak. Oczekiwanie na Boże Narodzenie może wyglądać tak. To kto da ognia? Ognia daj, dopiemy, jechaj płonie. Ognia daj, dopiemy, jechaj. Nie masz jeszcze nowego lampionu na roraty? Oto najnowszy model, tylko 5,99. Tylko u nas. Idźmy turmy, ziemia jak dziadki, na serce Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud?